Polska znowu najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej. Mm? Wielu z Was pewnie już słyszało o tęczowym raporcie, który twierdzi, że Polska jest najgorsza, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej i homofobię. A co jeżeli powiem Wam, że to ściema i że ten raport wcale homofobii nie mierzy? Jest o wiele gorzej tak naprawdę. Raport nie tylko podaje domysły, zarzuty jako fakty, ale też tuszuje te istniejące wydarzenia, które nie pasują tęczowym aktywistom. Co więcej, raport demonizuje Polskę ze względu na pojedyncze żarty w telewizji, ale po kolei. Ilga to przede wszystkim międzynarodowe zgrupowanie aktywistów tęczy. Ci aktywiści, których my znamy z telewizji, ich organizacje piszą o Polsce raport i później ich opinie o Polsce przedstawiane są jako fakty. Ilga co roku wypuszcza na temat każdego kraju swoisty paszkwil. No i kolejny raz, paszkwil na temat Polski jest szczególnie zakłamany. Przede wszystkim na początku szczegółowego raportu Ilka zarzuca Polsce, że w Polsce działa Ordo Juris, czyli grupa katolickich prawników, no i działania Ordo Juris mają być szkodliwe. A dlaczego działania Ordo Juris mają być szkodliwe, homofobiczne? No, bo Ordo Juris domagało się zakazu zmiany płci u dzieci. Tylko obecny stan wiedzy naukowej jest taki, że podawanie dzieciom blokerów hormonów oraz samych hormonów, operacje zmiany płci na dzieciach, dzieciom szkodzą. Kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu wyszły metaanalizy i wyciekły skandale dotyczące organizacji transgender. No i te dane, metaanalizy i skandale pokazywały, że, że zmienianie płci dzieciom szkodzi dziecięcej psychice. Raport Ilga zarzuca więc polskim katolikom, że chcieli podążać za nauką. Wiecie, te metaanalizy, te skandale były tak wielkie, że Ilga o nich wie. Wie, a mimo tego ma pretensje do Polski, że Polacy chronią własne dzieci. Dalej Ilga w swoim szczegółowym raporcie o Polsce propaguje mit stref wolnych od LGBT. Te straszne strefy wolne, które, które nie istnieją, nie istniały, to historia rozpropagowana, szczególnie za granicą, przez Bartosza Staszewskiego. No i Ilga wspomina o strefach wolnych od LGBT, ale nie wspomina o jednym ważnym szczególe. Raport tęczowych aktywistów nie wspomina bowiem, że te szyldy widoczne tutaj, z którymi fotografował się Staszewski, no, to jest wytwór jego własnej fantazji. Staszewski te szyldy z napisem strefa wolna od LGBT w kilku językach samemu wyprodukował. One nigdy nie istniały w Polsce jako takie, nigdy nie miały znaczenia prawnego, te jego szyldy. Ale zobaczyć to znaczy uwierzyć i ludzie za granicą do dzisiaj wierzą w te strefy wolne i Ilga ten mit dalej karmi. Dalej Ilga ma pretensje do Polski, że polscy politycy, polscy działacze sugerowali, że kontakt dzieci z ideologią gender, na przykład, jest dla, dla dzieci szkodliwy. Tylko dane z Zachodu pokazują, że właśnie jest szkodliwy, no bo na przykład po tym jak Wielka Brytania wprowadziła do szkół elementy ideologii gender, no to liczba dziewczynek na przykład, które chcą okaleczać swoje ciało. Które swojego ciała nienawidzą. Ta liczba wzrosła o 4000%. W Wielkiej Brytanii sprawa stała się na tyle poważna, że zakończono w ogóle eksperymenty na dzieciach, zmienianie im masowo płci, a brytyjski rząd wszczął oficjalne śledztwo. Jak to może być, że nagle tysiące dzieci nienawidzą swojego ciała? To śledztwo nadal trwa. Ilga ma więc. Znowu pretensje do Polaków, że chronią własne dzieci. Dalej, Ilga psioczy na Polskę, no bo w jednym programie ktoś opowiedział żart o osobach transseksualnych. Chodzi oczywiście o szkło kontaktowe, podczas którego pan Jacoń usłyszał pytanie, jakiej płci jest jego dziecko. No, a jego dziecko urodziło się jako syn, natomiast obecnie identyfikuje się jako córka pana, pana dziennikarza. Czy to jest jakiś genialny żart? Nie, ale nie musi być. To jest zwyczajnie żart. No i, no i Ilga wyrzuca Polsce, przedstawia to jako wielkie wydarzenie, że ktoś zapytał dziennikarza, jakiej płci jest jego dziecko, które sobie postanowiło płeć zmienić. Czy jeszcze kiedyś wzejdzie słońce? Na dalszych stronach raportu znajdujemy pewnie najbardziej hamskie, najbardziej hamskie oszczerstwo, najbardziej podłą manipulację. Raport Ilga, ten o Polsce, przedstawia bowiem nasz kraj jako taki, gdzie aktywistom LGBT strzela się do głowy. O, aktywistka LGBT dostała z wiatrówki, z wiatrówki w głowę. Po marszu, podczas marszu tęczowego, lewicowego. Oczywiście w Polsce o tym samym donosiły postępowe media, jednak ta historia nigdy swojego wyjaśnienia nie znalazła. Jedna uczestniczka jednego marszu twierdziła, że dostała z czegoś w głowę, no i to zostało podane dalej, i to w sumie wszystko. Nie wiadomo, kto strzelał, nie wiadomo, nie wiadomo w sumie, czy strzelał, jaki był motyw, co tam się w ogóle stało? Nie wiadomo. No i Ilga podaje to jako fakt. Jak, jako przykład homofobii, dyskryminacji, ataków na aktywistów LGBT w naszym kraju. To jest tak, jakby podać zarzut o gwy mm, mm, jako fakt, że ktoś naprawdę kogoś skrzywdził. Później raport staje się jeszcze bardziej egzotyczny, no bo wyrzuca on ten raport Kościołowi Katolickiemu, dokładnie Katolickiemu Uniwersytetowi, że zwolnił księdza za chodzenie po klubach dla gejów. Raport uważa to za dyskryminację. Sugerując jednocześnie, że aktywiści LGBT i światopogląd, no, że to wszystko powinno być narzucane Kościołowi katolickiemu, że Kościół katolicki nie może decydować, jakie są katolickie zasady. Oni by pewnie chcieli tęczowej dominacji nad każdym aspektem ludzkiego życia, również nad religią. I jeszcze później robi się o tyle bezczelnie, że aktywiści ILGA stają po stronie anarchokomunistów ze stop Zdurą. To są Michał Szutowicz oraz jego, jego, jego kochanki, jego dziewczyny. No i Szutowicz razem z kochankami, osobami partnerskimi, razem z innymi działaczami Lewicy, oni zaatakowali kierowcę katolickiej organizacji. Grupą go napadli, nie, nie powiem jak co, bo jakbym tutaj porównał ich do tego, na co zasługują, to. Mówimy tu o ataku bezprawnym grupy osób na jedną osobę, bezbronną. I raport Ilga zdaje się stawać po stronie napastników, sugerując, że oni walczyli o prawa człowieka, obrońcy praw człowieka. Tak nazywa Ilga, aktywistów ze stopzdurom, którzy napadali na ludzi, kradli, później zrobili zbiórki, i w sumie zniknęli. O. No i żeby podłości stało się zadość, to w całym raporcie widzimy polskie organizacje tęczowe jako dobre źródło informacji, jako informantów, którym można zaufać. Wymieniana jest Lambda, wymieniane jest KPH, kampania przeciw homofobii, wymieniani są inni aktywiści. Nigdzie jednak w raporcie nie dowiadujemy się, że na przykład KPH. Kampania przeciw homofobii promowała fejkową historię o tym, że ktoś próbował wepchnąć lu, tak zwaną lu pod tramwaj. Później historia okazała się kłamstwem, fabrykacją osoby ciężko zaburzonej, no ale o tym raport nie wspomni. Albo Lambda, wymieniana tutaj jako źródło informacji. Jedna z aktywistek szczecińskiej Lambdy, Monika Tichy, jest oskarżana przez własnych lewicowych tęczowych kolegów o to, że ukradła około 30 tysięcy złotych. Więc no, ja rozumiem, że to są oskarżenia, ale na ile takie osoby powinny być wiarygodne, za wiarygodne uważane przez międzynarodowy raport. Ale może to w sumie nie jest takie dziwne, brak tej informacji? No bo właśnie Lambda i KPH, jej działacze, ten raport tworzą. Kiedy więc ktoś będzie wam opowiadał, że Polska taka homofobiczna, bo tak pokazują raporty, to pamiętajcie, że na przykład raport ILGA to jest zbiór półprawd i półkłamstw zmieszanych z fantazjami. Takie raporty Robione są przez cwaniaków, którzy na tym zarabiają i zlecają jeszcze pisanie paszkwili innym cwaniakom.